Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie na moim kanale Tiger83 z tej strony i zapraszam na kolejne info związane z listopadową aktualizacją, która pojawiła się na Xboxach, na platformie Xbox i na PlayStation w dniu wczorajszym, czyli w poniedziałek 13 listopada, wczoraj. Ja również wczoraj robiłem właśnie odcinek, co zawierała aktualizacja, ale o dziwo dwie rzeczy pominąłem, które zrobiłem na testowym live'ie, które znalazłem. Nie spodziewałem się w ogóle, że to będzie dodane. Także sobie zobaczymy. Także jeszcze tylko króciutko przypomnienie, co się wczoraj. Aktualizacja w dniu wczorajszym, 13 listopada, w poniedziałek. Oczywiście odcinek jest nagrany, ale tak dla przypomnienia, oprócz naprawy błędów mamy możliwość zakupywania już większej ilości przynęt. Przesuwamy suwak, patrzymy, po ile jest pakowana przynęta i możemy sobie kupić na przykład 100 szinerów. Zaznaczamy sobie 10 suwakiem na 10 i od razu jest stówka, nie trzeba 10 razy klikać. Do tego będą wyścigi łodzi. Nowy event, absolutnie nowy event związany ze Świętem Dziękczynienia, z Indykiem, który zaczyna się 17 listopada i rusza pierwszy sezon lig klubowych, pierwszy sezon, zimowy sezon, który startuje 1 grudnia. Również właśnie uległ zmianie wygląd niektórych zakładek, także przejdźmy na szybciutko, pokażę. Ja nie wchodziłem w ogóle w zakładki klubowe, jak tutaj nagrywałem wczoraj odcinek, także nie spodziewałem się, ale podczas tego testowego live'a krótkiego wczorajszego właśnie natknąłem się na te dwie nowe zakładki, także można powiedzieć, że takie dopowiedzenie już w 100% tej listopadowej aktualizacji z dnia wczorajszego. O. Dobrze, dobrze, dobrze. Minogi dwie wpłynęły, trzy minogi wpłynęły. Klubowicze tutaj dotacje wysyłają. Cztery minogi. I tak, jeśli chodzi właśnie o sklep, to tak jak które pokazywałem, to dosłownie na szybko. To mi się nie podoba właśnie, że tutaj te pięć zakładek wygląda w ten sposób, czyli wszystko powiększone. I jeśli chodzi właśnie o przynęty, zmniejszona, mniejsza czcionka, nazwy przynęt, gotówki, bitcoinów, także trzeba dobrze teraz patrzeć, co tutaj robimy, co klikamy, żeby broń się Boże bitcoinów tutaj niechcący nie użyć. I przykładowo 10 szinerków chcemy kupić, także tu mamy po prostu jeden pakiet, ale jak chcemy kupić 100 szinerków, to wystarczy sobie po prostu, tu już pokazuję gotówki 6500, klikamy i jest. Tak z każdą przynętą, najtaniej jest oczywiście zawsze w domu, na obisku jest 50% drożej, także 10, czyli w tym wypadku stówka, bo szyner jest pakowane po 10 sztuk, minok tutaj by było oczywiście 50, tak, bo minok jest opakowana po 5, tak jak żaba, rak, jak zresztą widać. Również misje uległy, tak jak wczoraj pokazywałem, zmianie. Już nie mamy zakładki misji i nie pamiętam już, co było, tylko mamy wydarzenia, zbadać, opanowanie, zbieranie i ryby potwory. Mi to się nie podoba. Tak samo jak tutaj te cztery powiększone zakładki w ogóle mi też się nie podobają, nie? W zasadzie ich jest 5, a tutaj mamy również 5. Także lecimy do to, co chcę dzisiaj dla Was tutaj przekazać, czyli tak, jeśli chodzi o prośbę, to co to się zmieniło. Nie wchodziłem tutaj, dlatego też tego nie widziałem, oprócz tego, że możemy sobie co godzinę, poproszę znowu o klubowiczów, o minogi. W tym momencie mam full, czyli 20 osób jest razem ze mną w moim klubie, wędkarze Tigera. Można oczywiście raz co godzinę. Tak,
tak jak widać, jeśli chodzi o markery, to jest też 1 na godzinę. Tutaj mogę maksymalnie 19 minut, jeśli każdy tutaj klubowicz wyśle po jednej sztuce. A po jednej tylko można bodajże chyba wysyłać, bo sprawdzałem. Gdzie to jest? Nie lista klubów, tylko. Aha, prośba. Marker. Aha, jestem tak jakby niby na samotnej gwieździe, bo to są rybki samotnej gwiazdy, także marker można wysyłać tylko czy prośbę będąc na danym akwenie, to się nic nie zmieniło, ale to co mamy tutaj, trzecią zakładkę tutaj w prośbach w klubie, czyli oprócz przynęt, oprócz markerów, a może by chyba wybrać, czekajcie, czy nie. Czy nie możemy wybrać? O, możemy, kurde! Serio? To przy okazji coś nowego odkryłem. Weźmy w takim razie tą Brazylię. O! A, guzik, czekajcie, chyba że kliknę. Oho, czyli nie musimy być na akwenie, żeby poprosić o marker, natomiast żeby wysłać, to już chyba tak, ale nie tylko na 100% nie jestem pewny, także poprosimy sobie może o Arapaima, może jakieś nowa miejscówka czy coś. O proszę, czyli będąc w bazie możemy tutaj wysyłać prośby o marker na jakąkolwiek rybkę, także fajnie. Dopiero teraz to odkryłem, w zasadzie przypadkowo. Tu oczywiście też co godzinę. Tak jak przynęty. I tak, tutaj mamy jeszcze, wyjdźmy stąd, prośby. I tutaj mamy oprócz przynęt naturalnych, druga zakładka markery oczywiście i trzecia zakładka nowość, na którą dopiero zwrócił mu uwagę właśnie robiąc live'a testowego z Fishing Panel, żeby zobaczyć czy nie tnie streama. Żetony klubowe może zażądać jeden żeton od członka klubu jeden raz dziennie. A wyślę prośbę. Nie wiem czy to. A nie mogę jeszcze chyba, tak? Czy mogę? Zaraz zobaczymy. O! Ciekawe! Także to jest jedna rzecz. Żeton klubowy tutaj w zakładce naszych klubów. Następnie mamy lista klubów. Prośby o dołączenie i ligi. To jest nowość, która pojawiła się również wczoraj. Jak widać, żeby zrobić screena, wstawimy na Discorda. Angler Rivals, czyli rywalizacja wędkarzy, ice breaking, co związane z zimą czy coś. Cholera wie, może będzie tu na lasce, można Białomusiu. Ice breaking Angler Rivals Season, czyli lodowe wyzwanie wędkarzy. Zimowe może wyzwanie wędkarzy, coś takiego. Sezon zaczyna się 1 grudnia 2023 roku o godzinie 13. Natomiast ten event dziękczynienia z tym indykiem, zupełna nowość, nie wiem co trzeba będzie robić, nie mam takich informacji, zaczyna się 17 listopada. Wyścigi łodzi, nie znam terminu, to też chyba będzie jakiś zawód czy coś w ten deseń. Interesuje mnie ta liga, nie wiem jakie będę pracował, zobaczymy. 1 grudzień 2023 zaczyna się o 13. To jest nowość, także to jest zupełna nowość, czyli sezon można powiedzieć zawodów, turniejów klubowych, czyli wewnątrz naszych klubów będziemy mogli robić zawody. Nie wiem, czy to będą organizowane przez Fishing Planet, czy przez i będziemy mogli dołączać, czy będziemy mogli tworzyć sami zawody, tak? Tak jak na przykład tutaj, nie? Ja mam możliwość również przecież organizować zawody sponsorowane. Zapomniałem tylko jak to już się wchodziło. Chyba tak. Utwórz.
Zaawansowana. I tu chyba, jak się nie mylę. Tak, tutaj gdzieś coś. A, poprosi o sponsorowanie. Jest moja zakładka do zaznaczenia. Także pytanie, czy to będą właśnie zawody tworzone, te klubowe, nowe zawody od 1 grudnia, czy będą tworzone przez Fishing Planet, tak jak tutaj jest. Czy to będą turnieje również organizowane coś takiego jak przez Fishing Planet raz w miesiącu, czy po prostu będziemy mogli to zrobić sami, tak? Tego nie wiem, zobaczymy 1 grudnia, a nowy event 17 listopada. Także tak to wygląda. Tak wygląda nowa zakładka tutaj, lig klubowych pierwszych, które zaczynają się 1 grudzień 2023. No i tutaj również nowa zakładka, czyli żetony klubowe tutaj w zakładce Mój Klub. Także takie króciutkie info, także chciałem to dopowiedzieć przede wszystkim te dwie rzeczy, na które przypadkowo się natknąłem. Także to tyle. Mam nadzieję, że się Wam odcineczek podobał. Za chwilę The Angler. Mam nadzieję, że nie będzie transmisji ciało. Bardzo proszę, zostawcie łapkę do góry, napiszcie komentarz, co sądzicie o tych nadchodzących zmianach. Link do mego Discorda będzie w opisie. I zapraszam nowe osoby serdecznie do zasubskrybowania kanału oraz zostawcie łapkę do góry. Będzie mi bardzo miło. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.